Ja będę stąd podawał wodę, niby będzie padał deszcz, tam będą robione pioruny z tego, ze spawarki. No na razie nie będzie robił, no to ktoś pytania będzie dawał, będzie się odpowiadać chyba. Wiat, gotowy? A co ja mam mówić, zapowiadam. Kaziu, na co ci ta chałupa na staro? Dobra, jedziemy. Kaziu, scena pierwsza, akt siódmy. Kaziu, na co ci na starość ta chałupa? Powiedz, człowieku. Nie mam jakąś dziwną lekkość, bo ja nie widzę kamery. Ja naprawdę nie czuję kamery, nie widzę kamery. Ja mówię dwa słowa i już jestem w swoim tym. W pudle pracowałem, wiesz, no na wolności, no prawie nie, bo nie miałem czasu, nie? Tak. Na wolności to tylko mogę tak powiedzieć, że pracowałem w Ministerstwie Słońca i Pogody, wiesz? Tak. No, tak, prawda. Skąd ty się wziąłeś w ogóle tutaj? Z wykopalisk się wziąłem, no co? Tak też właśnie przypuszczałem, że z wykopalisk, bo skąd... A czego ty tam, kurwa, tą japę drzesz, nie ma co robić? Kurwa, bo... No. Zaraz, morda kajdaniarzu! To przecież ja ci to powiedziałem. Wszyscy na jednym wózku jadą i się żrą. Ja ich zawsze właśnie podziwiam, no bo ciężko jest pokazywać tą gorszą stronę samego siebie. Najbardziej bezdomnym potrzebne są krawaty. Tak, o tym pamiętaj. To jest podstawowy element. Tak, bo na jednym krawacie dwóch się może powiesić zawsze. Dokładnie tak. Zwracam uwagę na co? Na pracę kamery. Czasami są tak wspaniale zrobione ujęcia, że się zastanawiam, jak operator z tą kamerą musiał biegać, czy kamera była na wysięgniku, czy na wózku. Na to zwracam uwagę, na pracę kamery, na zdjęcia. No i na dialogi, bo jednak to jest, tu mi brzmi sztucznie, a tu jest tak bardziej naturalnie. Aha, tak nie będziesz miał. A może tak, lepiej będzie. Nie będziesz miał, Kaziu, nie będziesz tak miał dobrze jak tu. A może i lepiej będzie. No daj ci Boże. Będzie lepiej. Daj ci Boże. No. Janek, żebyś tak nie krzyczał do niego. Janek, mów normalnie, no. Musisz krzyczeć. Poodnawiali sobie kontakty z rodziną i na tyle to było takie przejmujące i mocne, że oni tacy skruszeni jakby opowiadają tą historię, tą złą historię swojego życia, że ta rodzina takimi małymi kroczkami zaczęła właśnie się do nich odzywać. Byłem tu sam i było mi dobrze z tym, nie? Nikt nie wiedział, gdzie jestem i nie potrzebowałem tego. No, a tu mnie pokazali, kurde, no i teraz mi się rodziny tyle narobiło.